Dogrywka w sieci już teraz na facebookowym profilu Radia Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Henryk Kula, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, jest naszym gościem. Dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, Śląska, reprezentacja Śląska w piłce nożnej. Czy my w ogóle, zakładając, że to jest jakiś realny pomysł, aby coś takiego, czymś takim również pobudzić tę dawną, czy odbudować dawną renomę Stadionu Śląskiego, to czy my jesteśmy w stanie ściągnąć do tej drużyny takie gwiazdy polskiej i śląskiej piłki jak Glik, Piszczek, jak Milik, a może jak Podolski na przykład? Znaczy, wie pan, mogę powiedzieć tak, organizacyjnie to Śląsko za piłki nożnej przygotowane, żeby takie coś zrobić. To jest kwestia, przypuszczam, pieniędzy, bo w tej chwili mamy reprezentację Śląska U15, U14, które bierze udział w rozgrywkach ogólnopolskich, więc młodzieży, walczymy o mistrza Polski w młodzieży, więc zobaczymy, no, temat jest, wie pan, dzisiaj to pierwszy raz mi pan na temat rzucił, więc na chwilę się nim zastanawiam. Ciężko mi tak na gorąco odpowiedzieć, trzeba się zastanowić, trzeba tego ubezpieczyć, znaleźć przeciwnika. I to by tylko w okresie jak na reprezentację, więc jest temat. Ja mam zamiar zrobić takie spotkanie, sobie podyskutować z trenerami, dziennikarzami na temat przyszłości śląskiej piłki i ten temat po prostu możemy rzucić, przedyskutować coś więcej. Może niż nawet Adam Nawałka byłby zainteresowany takim projektem jako zapleczem kadry, o ile oczywiście byliby ciekawi rywale też do gry. Do tego nie wiem, to bym chciał zapisać Adama Nawałki, ale wątpliwe to dla mnie, że my zainteresowany, bo... No, na przykład zakładając, że byłby to zespół złożony głównie z ligowców, naszych ligowców, tak, utalentowanych najczęściej, no wyobrażam sobie, że mogło to by być jakimś zapleczem również dla kadry polskiej. Znaczy, wie pan, to by na pewno towarzyski, o ile tam po prostu znam się na piłce, trochę się tam znam, można powiedzieć, zawodnicy to by mecz towarzyski, nie wkładaliby tyle serca, jak do takiego meczu reprezentacji, jak się gra o coś, bo meczach towarzyskich jest to więcej zabawy, więcej po prostu przestrzegania, czyli brakowałoby na walki. No, ale gdybyśmy grali, ja wiem, że to dzisiaj może politycznie nie do końca poprawne, ale na przykład mecze z takimi reprezentacjami jak Katalonia, Baskonia, może Bawaria na przykład, no, może byłaby tutaj jakaś rywalizacja też. Ale panie redaktorze, pan mnie bardzo, bardzo kusi, więc weźmy temat, nie drążmy go dalej. Ja przyjąłem do wiadomości, zobaczymy, jak będzie coś ciekawego. Na pewno pierwszego panem poinformuję, bo pan jest pomysłodawcą tej akcji reprezentacja Śląska na Stadionie Śląskim. No, była jakaś taka reprezentacja. Fajny mecz był. Była. I dograli w niej i Cieślik, i Wilimowski, i Trampisz, też patrząc w historię. Więc gwiazdy również polskiej piłki. Ale wie pan, kiedyś to trochę inaczej tych meczy było mniej, bo jak pamiętamy, liga była 15 meczy, była piłka, jak pamiętamy, zimowa na Stadionie Śląskim. Tak zwana biała piłka się to chyba nazywało wtedy. Więc tych terminów było mniej, terminów jest bardzo mało. Ci zawodnicy grają dużo okresu. Mamy przykład naszego Górnika w rundzie, końcówka rundy jesiennej, po prostu jak chłopakom brakło pary i te mecze już były trudne, bo w 5 meczach zdobyli tylko 4 punkty. A propos śląskiej piłki i jej sytuacji, pamięta pan, kiedy ostatnio śląski klub zdobył Mistrzostwo Polski, piłkarskie Mistrzostwo Polski? Oczywiście, to bardzo dobrze pamiętam. W 1989 roku był to Ruch Chorzów, który przejdził KKS Katowice w końcówce sezonu i to był ostatni tytuł Mistrza Polski, jeżeli chodzi o piłkę na trawie. Czy to jest najlepsza diagnoza dzisiaj stanu śląskiej piłki? Nie zgadzam się z panem, bo ja cały czas twierdzę, że polska, śląska piłka jest najlepsza. Na dzień dzisiejszy... Najlepsza gdzie? W Polsce. W Polsce? Jako okręg, tak. Dlatego, że mamy 2 zespoły w Ekstraklasie, 6 zespołów w pierwszej lidze, 4 zespoły w drugiej lidze. I ani jednego mocnego. Czemu? Górnik Zabrze w tej chwili końcówka jest wicemistrzem Polski, traci do Legii. Biorąc pod uwagę budżet Górnika, który tam wynosi jak 15 milionów, a Legii 100 milionów złotych. Zobaczymy, czyli nie jest to taki wynik. Na koniec sezonu. Natomiast na czym polega problem, panie prezesie? Przyznam, że ta opinia o tym, że jesteśmy najlepsi w Polsce, to dość oryginalna. Natomiast może na tym na przykład, że futbol na Śląsku nie jest dość atrakcyjny, czy w ogóle nie jest atrakcyjny dla inwestorów, bo wszystkie kluby utrzymywane są przez samorządy. Znaczy, pierwsze zupełnie ktoś, potencjał piłkarski Śląska jest najmocniejszy w Polsce. No bo jesteśmy ludnościowo najmocniejsi. Nie ludnościowo, to trzeba choćby te samorządy miejskie. Mamy samorządów w Polsce kilkaset. Śląski samorząd zdecydował się, żeby wypełnić tą pustkę. Musimy pamiętać tego, że śląska piłka opierała się na górnictwie i hutnictwie. W latach 90. te dwie branże zostały w jakiś sposób po prostu zmniejszony ich potencjał, przyszły po prostu liczy się ekonomia, nie liczy się oprócz tego, że kiedyś się myślał w ten sposób, jeżeli lud
robotniczy pracował na Śląsku, musiał mieć rozgrywkę. Ta piłka się nie stała, ale ja twierdzę cały czas, że to, co robią samorządy na dzień dzisiejszy, że ta śląska piłka się odbudowuje, czy szkoleń dzieci, młodzieży wszystkiego. My mamy bardzo dużo reprezentantów. Jest potencjał i ja wierzę i tak mówię, z pokorą oczywiście i skromnością, bo że jest ta piłka śląska najlepsza w tej chwili w Polsce, po potencjał piłkarski. To tylko wiara, rzeczy, panie prezesie, niestety. To nie wiara, to jest nadzieja. Wiara to jest zupełnie co innego, ale to jest nadzieja, że my kiedyś wrócimy do należnego miejsca. Wie pan, jak dobrze pójdzie na dzień dzisiejszy, Górnik jest na drugim miejscu, w tej chwili Raków Częstowa na trzecim miejscu, GKS Katowice na siódmym miejscu, na dziewiątym Zagłębie Sosnowiec. Te trzy zespoły są szansą. No, to tutaj też by było ostrożne. Zagłębie Sosnowiec rok temu do końca było gdzieś w czołówce. Ale bo inaczej wygląda. W tej chwili atakują. Przedtem mieli broń, coś walczyli. GKS Zaszczyn jest na pierwszym miejscu. Skra Częstowa jest na pierwszym miejscu. To niech pan popatrzy na układ piłkarski w Polsce, czy my jesteśmy najlepsi, czy nie. No to bardzo oryginalna logika, mimo wszystko tłumaczenia tego, kto jest najlepszy w Polsce. Pan chciałby, nawiązując do słów, do pańskich słów o tym, że mamy olbrzymi potencjał, aby w szkolenie młodych piłkarzy zaangażowała się metropolia. Kolejny, właściwie tu powiedziałbym nawet szalony pomysł, panie prezesie. Nie, to nie jest może nie szalony pomysł, bo w tej chwili co się dzieje? W wieku 14-15 lat jest emigracja młodych piłkarzy do Zagłębia Lubin, do Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa, Lecha Poznań, czyli nocą szmanki szkoleniowe. Na dzień dzisiejszy my nie mamy w tej chwili takiego obiektu, który posiada 5 boisk trawiastych, balon, boisko sztuczną nawierzchnią, bo taki musi być miejsce po prostu dla szkoleń dzieci i młodzieży prawidłowe. 5 boisk trawiastych, jeden balon i jedno boisko sztuczną nawierzchnią. Nie mamy. Więc w tym momencie, jeżeli jest jakaś metropolia, czyli jest metropolia miast śląskich, czyli mamy układ w ten sposób, że można by każde miasto dążyło i można by zrobić jedną wspólną akademię śląską piłki nożnej. Panie prezesie, tylko metropolia nie jest bankiem, który sfinansuje każde przedsięwzięcie. Ma poprawić transport, planowanie przestrzenne, ma poprawić zarządzanie aglomeracją. Nie może wyręczać klubów w szkoleniu młodzieży. Ale wie pan, to przed chwilą pan mówił mi taki temat, że śląska reprezentacja. W tej chwili pan to wszystko nie, że się z tym nie zgadza. Więc ja mówię, musimy rozmawiać. Trzeba siąść do rozmów na śląskie kluby, tak z kibicami rozmawiać i budować. Ale to ja się mogę zgadzać lub nie, ale już widzę minę premiera Morawieckiego, jak miałby się dowiedzieć, że władze metropolii otworzyły szkółkę piłkarską. Ale wie pan, władze metropolii są swoim samorządem, są to miasta, a nie szkółka piłkarska, to po prostu była część szkółki piłkarskiej, wydaje wszystkich klubach, ci najlepsi młodzież. No, ale dzisiaj samorząd, to są zadania samorządu, żeby finansować tego typu szkolenie. A metropolia nie jest samorządem? No jest nowym szczeblem samorządu, panie prezesie. No ale to jednak, no widzę kardynalną różnicę. Czy piłkarskie kluby z regionu właśnie powinny grać na Stadionie Śląskim? Mecze ligowe? Wie pan, ja mam tu taką wątpliwą, żeby się z panem zgadzał, na Stadionie Śląskim. Jednak jest to piłkarski klub, to środowiskowa, to jest swój stadion. To się odbywa na Stadionie Śląskim. Koszty rozegrania meczu na Stadionie Śląskim takie są dużo większe. Rozegranie meczu na Stadionie Śląskim? Nie powiem panu, to pan musi zadać prezesa Stadionu Śląskiego, nie wiem ile, ale przypuszczam gdzieś służby, ochrony, wszystko to gdzieś w granicach. Około między 300-400 tysięcy złotych zabezpieczenie takiego meczu, bo to wie pan, przy podwyższonym ryzyku na 10 ludzi musi jeden ochroniarz być. Mówimy o meczach w dodatku, ale przypominam, że jesteśmy najlepsi w Polsce według pana, meczach pierwszej ligi, czyli Ruch Chorzów z GKS-em Katowice, z Zagłębiem Sosnowiec. Czy tego typu spotkania są w stanie przyciągnąć w ogóle 40-50 tysięcy widzów? Pan, ja nie wiem, to w tym momencie tak jest, że to nie do mnie pytanie jest, bo kluby są spółkami akcyjnymi, one decydują, gdzie ten mam rozgrywać, jak się opłaci, więc nie wiem, czy są w stanie przyciągnąć 40 tysięcy ludzi te mecze piłkarskie. Ostatni mecz Ruchu, który grał w Lidze Europy, grał z Interem Mediolan, zgromadził tylko 20 tysięcy ludzi, więc wątpię, czy ja bym przyjął Górnik na Ruch Chorzów, czy było 20 tysięcy. A wie pan, Górnik z Ruchem Chorzów to zdaje się prawie zapełniał Stadion Śląski, ale to było w Ekstraklasie, w innych trochę czasach mimo wszystko. No to więc wie pan, tego tam za bardzo tych meczów nie rozgrywanych, bo jednak ci piłkarze zawsze chcieli grać na te mecze, to były międzynarodowe na Stadionie Śląskim, a żeby Ruch z Górnikiem grał na Stadionie Śląskim takiego meczu, to... Ruch z Górnikiem? No derby Żeby Śląska odbywała się albo w Zabrze, albo odbywała się w Chorzowie. Zdaje się, że gromadziły. Może jakiś Śląskim. Jeden mecz był, ale to już tego nie pamiętam. Jerzy Gorzelik z Ruchu Autonomii Śląska proponuje, żeby nawet jakiś taki system nagród dla klubów, które przyciągną większą publiczność w przypadku takich meczów, to nie są trochę jednak mimo wszystko rozpaczliwe próby ratowania marki tego stadionu?
Znaczy, wie pan, ten stadion ma markę, my go nie musimy ratować, bo marka zostanie. Ja przypuszczam, że piękny mecz reprezentant Polski rozegra. Zostanie to wszystko dopięte na ostatni guzik, te wszystkie sprawy organizacyjne. Ja, wie pan, ja cały czas mam nadzieję, że jeżeli będziemy po prostu wszyscy wspólnie, tak pan Gorzelik, inni mówili wspólnym głosem, że śląski stadion jest ważny dla śląskiej piłki, to coś tam w końcu przyszłym, jak nie ja, to następne pokolenia, wie pan, bo wszystkie te rzeczy, które ja mówię, to nie to ma być jutro, dziś, wie pan, ja to rozkładam na następną kadencję. Trzeba szukać, rozwiązać, rozmawiamy tematy i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie w przyszłości. To ten mecz jeszcze, panie prezesie, na koniec reprezentacji Polski, drugi w tym roku po tym marcowym z Koreą, to kiedy mógłby się odbyć? Proszę zdradzić. Dopiero w jesieni, to jest wrzesień, październik 2018 roku. Henryk Kula, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, do widzenia. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.